Nazywam się Łukasz Gudaitis, jestem studentem drugiego stopnia architektury wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Znajdujemy się w Cyklarni Swoboda. Jesteśmy przy instalacji kanap z siana i słomy, które są pewnego rodzaju żartem projektowym, ponieważ są ułożone w formie kanapy, jednak są stworzone z naturalnych materiałów i przywodzi nam na myśl stare czasy, kiedy to nasi, może nawet jeszcze dziadkowie, spali na wszelkiego rodzaju siennikach. Same kanapy mają super właściwości termoizolacyjne, oddają bardzo fajnie ciepło. Nieraz to testowaliśmy w chłodniejszych letnich nocach, gdzie naprawdę było czuć to ciepło od tych kanap. Same kanapy są też wpisane w sam zamysł cyklu, ponieważ są one instalacją taką bardziej sezonową, więc ulegną w pewnym momencie rozkładowi i staną się domem dla wszelkiego rodzaju owadów, ale też na przykład i grzybów.